udostępnia ten repertuar na przykład restauracjom. Bo jedna może ważna uwaga, że na tym polu odtwarzania, na przykład w lokalach gastronomicznych, to nie mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, że tam twórca musi być reprezentowany przez organizację. Organizacja tam reprezentuje tylko tak zwany repertuar powierzony, czyli wtedy, kiedy twórca chce, żeby jego repertuar był właśnie reprezentowany przez organizację. Bo są takie obszary eksploatacji utworów, gdzie jak jesteś twórcą, to czy ty chcesz, czy nie chcesz, to i tak cię będzie reprezentowała organizacja. Na przykład tak jest w nadaniach radiowych i telewizyjnych, albo w tym właśnie pobieraniu opłat za kserowanie. Czy chcesz, czy nie chcesz, to i tak cię będą reprezentować. Nawet jak członkiem nie jesteś takiej organizacji, to i tak cię będą reprezentować. A na polu tak zwanym odtwarzanie, czyli właśnie odtwarzanie muzyki, na przykład w restauracjach, w dyskotekach, to nie jest obszar tak zwanego przymusowego, tego obligatoryjnego zbiorowego zarządzania. Czyli tam, gdzie organizacja ma przymusowe. Czyli mówię o tym dlatego, że właśnie może być tak, że jakaś grupa twórców powie, a my nie chcemy, żeby na tym polu odtwarzanie reprezentowała nas organizacja, tylko chcemy na przykład, żeby spółka X nas reprezentowała i my powierzamy jej nasz repertuar i ona ma zasób tych właśnie tak zwanej free music. To oczywiście, tak, to oczywiście też jest przedmiotem analiz organizacji, czy aby na pewno w ramach tego free music jest free music, czyli coś, co jest wolne od, czyli nie jest repertuarem powierzonym organizacji. Tak jest. Bo właśnie z tego, co wiem, to nie zawsze tak jest. No to rozumiem, trzeba sobie przekalkulować, tak, bo ten free music, tak, no, może być dostarczany właśnie przez jakiś podmiot, który żąda od nas i tak jakiś opłat, albo opłaty jednorazowej za płytę CD, jakiś bank muzyki, albo za udostępnianie tej muzyki, nie wiem, online 24 na dobę, tak, dobranej do specyfiki mojego lokalu i żąda abonamentu. Tak. Jakiegoś, tak? Dokładnie tak. I muszę sobie po prostu wtedy przekalkulować, co mi się bardziej opłaca tak naprawdę, czy brać co popadnie i płacić co najmniej trzem organizacjom, które wymieniliśmy na początku, tak, czy właśnie sobie wykupić jakiś abonament u dostawcy muzyki, który będzie już rozliczał się z artystami. Tak, no tak, przy założeniu, że to jest jednak taka muzyka no, niszowa, to nie jest muzyka taka powszechnie znana. Tak, no a często też gdzieś tam słyszę o restauratorach, którzy mają wykupioną usługę w Spotify'u. Po prostu i puszczają muzykę ze Spotify'a. Nie wiem, nie analizowałem, nie wnikałem jakby w ofertę Spotify'a, czy on ma tylko i wyłącznie taki dostęp dla osób prywatnych i wykupuję sobie to ja jako Rafał Krzycki dostęp i mogę sobie słuchać tej muzyki na słuchawkach czy w domu, na imprezie domowej, czy ja rzeczywiście mogę ją wykorzystywać komercyjnie i właśnie prowadząc lokal mogę ją w lokalu publicznie odtwarzać. Nie wiem, czy ty się orientujesz. W ogóle nie analizowałam tego przypadku, ale tutaj też bym się obawiała, no bo rozumiem, że mamy tam jakiś repertuar zagraniczny. No to jest muzyka jakby do wyboru, do koloru. Tam jest wszystko, tak naprawdę. No i no właśnie, no znam restauratorów, którzy korzystają ze Spotify'a, puszczają po prostu sobie taką, wybierają jakiś, nie wiem, jest to knajpa załóżmy stylu lat 80. i on sobie wybiera album lata 80. Absolutnie są to znani wykonawcy, którzy właśnie swoją muzyką wpisują się w lata 80. No i ma pewien miks tej muzyki, można powiedzieć, że niemalże niezliczoną ilość utworów, które mu się tam jakoś rotują, tak? I nie jest tak, że co pół godziny tak naprawdę leci ten sam utwór, tylko przez cały dzień mogą lecieć inne utwory. Ale absolutnie są to znani wykonawcy, znani artyści, tak? Więc jest to komercja, absolutnie. Znaczy, myślę, że chyba bym się bała takiego rozwiązania, bo jednak no, na przykład ZAIX ma kilkanaście umów o wzajemnej reprezentacji z organizacjami zagranicznymi. I jeżeli odtwarzamy muzykę właśnie zagraniczną, no to również płacimy ZAIX-owi z tego tytułu, a on się rozlicza z organizacjami zagranicznymi. Puszczanie takiej muzyki ze Spotify'a ja bym odbierał no, w zasadzie tak samo, tak jak odtwarzanie muzyki z radia zwykłego, tak? Czyli okej, no mogę to robić, tak? Mogę robić to, czy... Czy możesz to robić prywatnie, tak? Ale nie, już... czy mogę robić to w restauracji? Czy mogę włączyć radio
publicznie odtwarzać muzykę. Ale musisz płacić. I muszę płacić tym trzem organizacjom, tak, które wymienialiśmy. Tak. Okej, okay. No jasne. No tak. To rozumiem, że pewnie ze Spotify'em pewnie by trzeba było domniemywać, że jest no, podobnie, że to jest ta sama zasada, że Spotify traktujemy jako radio, jako taki, który dostarcza mi tą muzykę, no, ale jeżeli jest to muzyka artystów, twórców, wykonawców i jeszcze tworzona przez wytwórnie muzyczne, no to trzy organizacje do mnie zastukają, tak, powiedzą tak, poproszę pieniążki, więc wtedy płacę i organizacją i jeszcze z Spotify za dostarczanie tej muzyki. Dokładnie tak. Tak bo tylko wtedy mogę, jak mam właśnie lokal, powiedzmy, komercyjny i puszczam radio, to tylko wtedy mogę nie płacić z tego tytułu, jeżeli z tym puszczaniem, powiedzmy, radia nie wiąże się, no, nie wiąże się czerpanie korzyści jakiś, prawda? Jasne. No a tutaj to już ustaliliśmy, że dla nas jest to chyba intuicyjnie oczywiste, że jak mamy restaurację, to jednak to jest, no, idziemy... Powiedzmy, w rachunku mamy zaklęte to, że mamy miłą atmosferę, a tą miłą atmosferę tworzy też tło muzyczne. Tak jest. Zapisałem sobie tutaj od razu takie dwa jeszcze ciekawe przypadki, które myślę słuchacze mogą zainteresować. A co, jeżeli u siebie w lokalu mam karaoke? No i mam konsolę do gier z odpowiednią płytą właśnie do karaoke, mikrofony, no ale no, tam jest odtwarzana jak to w karaoke, tak? No muzyka bardzo znana. I teksty, tylko napisy, więc to ja śpiewam, więc tam już nikt nie śpiewa. No ale to znowu rozumiem, tak? Twórca muzyki, tak, więc ZAIX. Tak. Wytwórnia, producent pewnie, w tym przypadku pewnie producent tej konsoli, czy producent tej gry karaoke jest reprezentowany przez SPAW, czy nie? Nie, to raczej po prostu producenci też samych tych klipów, prawda, które były pierwotnie nagrane. Natomiast także tak samo płacimy. A karaoke też... Nawet mamy w tabelach ZAIX-owych mamy karaoke wymienione. Aha, okej, okay, no dobra, no to sprawa prosta. Jak mam karaoke, dalej płacę organizacjom. Tylko szybko powiedzmy wszystkim trzem. Wydaje się w takiej sytuacji, że chyba wszystkim trzem. Znaczy moim zdaniem da już artystom, wykonawcom nie trzeba płacić. Czyli na Stort i SAF. Ale musiałabym to przeanalizować. Szczerze mówiąc, nie analizowałam tego, bo z reguły to są takie właśnie jakieś niszowe przypadki. Wydaje mi się, że no, logika by nakazywała, że dlaczego... To mam prośbę dla Ciebie, pracę domową. Dobrze. W takim razie przy następnej audycji spróbujemy wrócić na sekundę do tego, oczywiście, i odpowiedzieć naszym słuchaczom, czy przy karaoke rzeczywiście trzem organizacjom trzeba płacić. Mówisz, że dwie organizacje na pewno mogą się gdzieś tam upomnieć, a trzecia znak zapytania. I do tego wrócimy. No i kolejny temat, może trochę podobny, może nie, ale mam knajpę i mam muzykę na żywo. Ale jest to kapela, która gra nie swoje utwory, a covery. Tak samo. Mamy nawet w tabelach za X-u ile za covery, tak zwane. Płacimy. No ale to wtedy komu płacę znowu? Za muzykę tylko. Tak, bo tekst, a za tekst, nie? No, znaczy, za muzykę i tak, za utwór. Czyli za X-owi. Wykonawca, tak, nie, bo wykonawca jest na scenie. Oczywiście. A co z wytwórnią? Z producentem, przepraszam? Z wytwórnią, tak? No moim zdaniem nie płacimy tutaj wytwórni, no bo nie odtwarzamy tego, nie eksploatujemy twojego prawa pokrewnego do fonogramu. Czyli ja nie odtwarzam, bo jak odtwarzam z płyty albo jak z radia, no to jest twój fonogram, czyli to, co... To pierwsze utrwalenie warstwy dźwiękowej tego wykonania artystycznego jest odtwarzane, czyli jakby eksploatowane jest twoje prawo, no to z tego tytułu dostajesz pieniądze. No tak, no wytwórnia tutaj... napracowała się tyle, że musiała zainwestować w studio, sprowadzić artystów do tego studia, nagrać to wszystko, więc dźwiękowcy i tak dalej, a później fabryka, te płyty. No tak, no i dlatego właśnie jak odtwarzam w lokalu płytę, albo odtwarzane jest przez radio ten fonogram, czyli bardziej, tak, czyli to ten wytwór producenta, no to z tego tytułu dostajesz pieniądze, ale jeżeli tak nie jest, no to nie płacimy. Dobrze, czyli jeżeli zapraszam do siebie na występy zespół, który gra covery na żywo u mnie na scenie, to co najmniej ZAIX na pewno, do zapłacenia. Tak. Dobrze, a co w takiej właśnie sytuacji, powiedz mi, jeżeli ja prowadzę lokal i właśnie przychodzi do mnie co któryś dzień, znaczy, nie ma muzyki u mnie, co do zasady, w lokalu.
tak? A na przykład tylko w piątki przychodzi do mnie ktoś grać, co każdy piątek to jest inny zespół i gra na żywo covery. To ja muszę teraz płacić jakąś opłatę miesięczną, abonamentową, czy właśnie tylko mi się to liczy, że mam 4 dni w tygodniu występy, bo są 4 piątki. Tak, 4, tak, to się liczy tak? za te konkretne występy. Ale to też wszystko jest, rozumiem, ukryte właśnie w tych tabelach, tak? Zamieszczone. Tak. To wszystko. Tak, wycenia ci za X, robisz tak zwane zgłoszenie i za X ci wycenia, ile z tego tytułu. Ja o to wiesz, co dopytuję, bo ja, ale to już mnóstwo lat temu, być może się wiele od tego czasu zmieniło. Jechaliśmy na targi do Poznania i na swoim stoisku właśnie chcieliśmy odtwarzać muzykę, tak, żeby sobie w tle leciała cichutko, delikatnie, żeby po prostu nie było właśnie takiej ciszy. I no, zadałem sobie trud, zadzwoniłem do ZAX-u, no i szczerze mówiąc byłem mocno zniesmaczony, bo absolutnie nikt mi nie był w stanie podać normalnej stawki, wręcz ze mną negocjowano. Że może tyle, a może jednak tyle, jak ja powiedziałem, za drogo, to mi tą stawkę nagle obniżono. No tak absolutnie czułem się, że ktoś po prostu uznaniowo to sobie robi. Bo ja myślę, że to i może... szczerze mówiąc, no, strzeliłem focha i powiedziałem, nie, to mam to w nosie, nie będziemy odtwarzać w ogóle muzyki. Myślę, jeżeli to ma być taki problem i teraz ma to zależeć od dobrego albo złego humoru tej osoby po drugiej stronie zza X-u. Myślę, że to wynikało z tego, że pewnie nie ma czytelnego rozwiązania w tabelach na taki sposób korzystania z utworów, jaki chciałeś mieć. Bo tak jak mamy pewne kryteria, że właśnie ile stolików, albo na przykład na imprezie sylwestrowej, ile par, prawda? Za X wycenia, ile par będzie na balu, jak będzie 50 par, to jest taka stawka, jak będzie 100 par, to jest taka stawka, prawda? No, mamy jakieś obiektywne kryteria. Myślę, że po prostu tutaj tabel nie stało do tego przypadku i stąd pewnie taki problem, że sama organizacja nie wiedziała do końca, ile ma za to wziąć, jak cię zakwalifikować. Dobrze, Jasiu, strasznie się rozgadaliśmy, ten czas nieubłagalnie leci. Ale ciekawe tematy. Ale mamy właśnie jeszcze jedną bardzo ważną rzecz w tym zakresie, mianowicie odpowiedzialność prawna restauratorów. No powiedzmy może tak, ale szybko. No co grozi restauratorom, którzy nie płacą organizacjom zbiorowego zarządzania? Przychodzi taki inspektor, no i mówi, mam was, nakryłem tak. Was, co dalej? No to mamy wtedy, i to niezależnie, można, że tak powiem, ścigać takiego restauratora na ścieżce karnej i na ścieżce cywilnej. To są dwie niezależne drogi, tak? Czyli można mieć równocześnie sprawę i karną, i cywilną. Co na pewno nie jest przyjemne, więc po co się narażać na taką odpowiedzialność? Odpowiedzialność cywilna będzie wtedy taka, że organizacja może sobie zażyczyć podwójnego wynagrodzenia wynikającego z tabel, bo to wynika z ustawy o prawie autorskim. Czyli no, też ja uważam, że jak można zapłacić jednorazowo, to po co płacić dwa razy, prawda? Ale co to znaczy, że podwójną stawkę? Za jaki okres czasu? Bo jeżeli mnie złapią teraz, w październiku, ja prowadzę lokal załóżmy od 2 lat i oni mnie złapali dzisiaj dopiero, tak? W październiku. To co oni mi za październik policzą podwójną stawkę? No, to... Za ten dzień podwójną stawkę, bo ja powiem, że ja od wczoraj dopiero puszczam tę muzykę, albo od dzisiaj. No, oczywiście ciężar dowodu spoczywa wtedy na tym, który dochodzi, prawda? I muszą to też wykazać, no ale... Generalnie wykażą, rozumiem, że udowodnią mi, że ja ten lokal prowadzę od 2 lat i od 2 lat u mnie leci muzyka, no to rozumiem, za te 2 lata muszę, czyli wstecz też zapłacić podwójną stawkę. Tak, dokładnie tak. No i to jest... Odpowiedzialność cywilna. To jest odpowiedzialność cywilna. Odpowiedzialność karna, rozumiem, że oni idą, zgłaszają do prokuratury, że no jest ktoś, kto nie płacił, złamał prawo, jednym słowem, i to już z automatu ściga prokurator. Tak. I jaka jest odpowiedzialność wtedy? Karna. No nawet do pozbawienia wolności, chociaż to się praktycznie nie zdarza. Grzywna albo ograniczenie wolności, albo pozbawienie wolności do 2 lat. Mhm. Taka jest sankcja. Dobrze. Też zgodnie z ustawą. A jakie są praktyki? Albo o jakich praktykach wiesz? No, powiedziałaś na początku, że słyszałaś, czy słyszysz o setkach spraw sądowych, tak, że rzeczywiście ci inspektorzy chodzą i egzekwują tego prawa, bo to jakby jedyny sposób. No, tak. Gdyby tego nie robili, to automatyczne to było takie przyzwolenie, nie płaćcie, bo was nie ścigamy. No ale jaka jest praktyka tych inspektorów? Czy jak rzeczywiście przyjdą, nakryją tego restauratora, to co, dogadują się z nim? Idzie się dogadać z tymi inspektorami, że i jak wygląda? Czy słyszałaś może właśnie o takich ugodach? Wiem, że można się dogadać, żeby zapłacić tą jednokrotność, czyli żeby sprawa nie trafiła do sądu, i moim zdaniem no to warto się dogadać, no bo po co się narażać na nie dość, że podwójną stawkę, to jeszcze jakieś koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego. Myślę, że to nie ma zupełnie sensu.
A wiem, że organizacje no, starają się też iść na rękę takim podmiotom. Zawierana jest umowa i już na przyszłość to jest regulowane. Także można